Cześć, siemanko ludzie, ja jestem Złomaciek, a to jest kolejny odcinek, drugi odcinek Penumbra, Penumbra, Czarna Plaga. Tak, teraz się w końcu nie pomylę, bo to będzie Czarna Plaga, czarna jak węgiel. Więc tak, bardzo jestem wam wdzięczny za wszystkie odpowiedzi, które... podpowiedzi, które mi pisaliście pod pierwszym filmikiem. I tam były ogólnie, prosiłem was też, żebyście nazwali naszego potworka, prawda? Więc zadecydowałem, znaczy bardzo fajnie, że wymyślaliście różne imiona, ale niestety no, nie mogę nazwać wszystkimi imionami tego naszego potworka, prawda? Więc zadecydowałem, że... To są plusy, tak? Więc zadecydowałem, że nazwiemy naszego gościa Ferdek. Ferdek, to mi się naprawdę fajnie kojarzy, bo oczywiście automatycznie kojarzy mi się z kiepskimi, a kiepskich jak naprawdę bardzo lubię sobie obejrzeć. A skoro tutaj będzie mi się dobrze kojarzyć, znaczy, że będzie mi się troszeczkę lepiej grać, prawda? Że w ogóle nie będę się go bać. Tak jakby... no i dziękuję oczywiście za podpowiedź, że muszę strzykawkę wyczyścić spirytusem. No właśnie, czysta strzykawka i teraz będę mógł pobrać krew z tego doktorka i iść do tych drzwi. I one się otworzą. O proszę. Okej, czyli bardzo wam dziękuję za podpowiedzi. Oczywiście piszcie dalsze, ale... nie spoilery, prawda? Nie spoilery, tylko oczywiście podpowiedzi, małe podpowiedzi, co mógłbym robić dalej i tak dalej, i tak dalej. Więc widzę, że światełko jest. Jakieś diamenciki tam są, czy co? A nie, to lampy. To światło, wydaje się nienaturalne, wow. No, skoro to są lampy, no to raczej nie jest to naturalne światło, no kurde. Co za gówno? No, co to za gówno? To mi wygląda jak ten, do tego gówna, do ognia, że to gówno, że stąd leci woda. No wiecie, o co chodzi, ten alarm taki. Te drzwi wydają się być kontrolowane zdalnie. Napisano tutaj, że otwierają się także w przypadku zagrożenia, tak? Oczywiście, że zamknięte. No, super. No dobra, więc troszkę tu posprzątamy. Najpierw krzesełko damy sobie tutaj, spokojnie. O, liścik. Spóźniłeś się, przykro mi. Dziś spotkamy się, spakowaliśmy się i wyruszyliśmy. Minęło już 6 miesięcy od chwili, gdy skleiliśmy te fortece i rok, od kiedy uwolniliśmy wirusa Turngate, nie wiem. Jasnym jest, że nikt nie przyjdzie nam z pomocą. W głosowaniu zadecydowaliśmy, że by podjąć próbę ucieczki przez stare szyby kopalniane, musimy ponad którymi wybudowano ten ośrodek. Zaraz po tym jak... No dobra, oczywiście możecie sobie to przeczytać sami, ja tutaj się muszę bardziej skupić na zagadkach. Tam, dobra, tam wolę się nie cofać. Okej. Coś mi się wydaje. Zepsute, ta. Coś mi się wydaje, że jakoś będę musiał wywołać tutaj pożar. Tylko co? Może spalić krzesło? Chociaż no iskrami krzesło spalić, no to tak troszkę nielogicznie. Ale może. I płonące krzesło dać pod ten. Znaczy nad... Pod to gówno. No, w sumie wiedziałem, że tak będzie, ale okej. Dobra, jeszcze tutaj coś będzie. Hello? Coś tu było, widziałem to. Widziałem to gówno. Sferduś, ty to byłeś, ty? Jełopie, ty jeden. Wiesz, tu nic nie ma. Ferdek. Ferdek. Ferdas. No dobra. Trudno, gówno cycki. O! Środki przeciwbólowe, bardzo fajnie. Jakieś gówno. Beczka, z zapachu wnioskuję, że śmieci, którymi ją napełniono, dostarczone są benzyną. A, okej. Czekajcie, wiem, że to może być głupie, ale zobaczymy, czy to ma tak być. Chociaż bardziej to by się podpaliło. Właśnie to jakiś... Coś w
tym stylu. No dawaj. Że namoczyć. Jakoś namoczyć, nie wiem, namoczyć. I lecimy teraz. No kurde twoja. I namoczone teraz podpalić. Kurde. A da się w ogóle to prze... ten? O, da się! Dobra, spoko, no to chyba już wiem, o co chodzi. To akurat nie jest takie trudne. Wystarczy się rozejrzeć i już wiadomo, o co chodzi. Mam nadzieję, że to chyba... Ale jeszcze dam tutaj to i zobaczymy. Czy teraz się coś podpali. Oj. Chyba coś... A, to się nie... coś tu jest jeszcze. Co to jest? Witamy w schronie. Dobra, wiem, że to jest schron. Ja wcześniej przeczytałem szron. Znaczy, we wcześniejszej serii przeczytałem szron. No bo tak mi się to skojarzyło, że szron, miejscowość szron. Że, no bo to tak kurde jest, no. Witamy w szronie, czyli w jakiejś miejscowości niemieckiej, prawda? Albo austriackiej. Nie wiem, no. Tak mi się skojarzyło. I teraz prawdopodobnie będziemy musieli to nad to dać, znaczy pod to dać, żeby się ten alarm... Dobra, już wiem, o co chodzi. Świetnie, zajebiście. No kurde, nie, to akurat nie było takie trudne. Poza tym... Dostaję też prywatne wiadomości z podpowiedziami, więc też troszeczkę wiedziałem, co trzeba zrobić, ale tak nie do końca. Nie do końca. Fajnie, że nie piszecie, co trzeba zrobić tak... co trzeba zrobić tak dokładnie, tylko takie... Zamknij mordę? Tylko tak wiecie. Także to musisz zrobić tak, a to musisz zrobić tak, ale nie powiem ci dokładnie jak. I to mi się podoba. To takie podpowiedzi mi się podobają. Co to płateczki, ale puste. Pyszne płatki. Dobre. Mr. Yorts. A co z drugiej strony? Tablica Mendelejewa w tym? W składzie? Czy co? No obróć się, Jezus, twoja pierdzielona mać. Pyszne płatki. Niebo w gębie. A tu co jest? Czekaj. Bogate w witaminy. Coś tam. Na którym na twoja twarzy zagości uśmiech. Coś tam. Dobra, pierdzielę to. Co jest w lodówce? Głodny jestem. Ketchup oczywiście, który wygląda troszeczkę jak pudełko Heinza. Ketchup z pomidorów? A może być ketchup z czegoś innego? Gówno, zepsute. No dobra. Co mamy w śmieciach? Co to za gówno? Jakiś worek. Fuj, pewnie jakieś gówna tu są, ja to dotykam. Dobra, trzeba te naczynia pomyć. Woda nie leci, no to trudno. Tutaj coś mamy, patelnię też trzeba umyć. Dobra, tutaj nic nie ma. Ja się tak będę rozglądał, ponieważ zawsze coś mogę tutaj za... O, fuj! Nawet stąd bym nie dotknął, nie wziął nic. Fuj, nie, stąd nie będę nic brał. Jeszcze szafki są, które można otworzyć, to bardzo dobrze. I mamy jakieś plates. Wow, okej. What the, co to jest? Dziwny artefakt. Co to za artefakt? Nie wiem, co to jest. Dziwna statuetka. Mogłaby pewnie zainteresować jakiegoś kolekcjonera, okej? To co za jakieś achievementy tutaj będą, że ten... Raczej nie. No, płatecki, kurde. A ja mam ochotę na frytki akurat, co? No dobra, no skoro tak, no to upieczymy sobie płatki, pierdzielone. No właśnie. Dupa, gówno cycki, nie działa. O, otwarte, okej. Co my tu mamy? Wow, do gry nogami, to no super, no zajebiście, no super, no świetnie. Zapis, Jezu, czemu ja tego wcześniej nie zauważyłem? Okej. Tutaj oczywiście pewnie będzie jakieś, nie wiem, baterie, w sumie nie mamy nawet latarki. Albo i mamy, i baterie będą, widzicie? Dobrze zgadłem, że baterie będą. Kurde. Akurat w sumie latarki ja bardzo rzadko używam, bo ta gra nie jest taka ciemna. Dobra, ale...
Uzichramy coś po niemiecku. Dobra, komputer. Napęd CD-ROM. W sumie nie ma. Brak płyty w napęd. A my mamy tę płytę! Mamy właśnie płytę! W trakcie moich badań odkryłem coś fascynującego. No dobra, to oczywiście możecie sobie przeczytać na pauzie. Albo na mail na pauzie. W zależności od sytuacji. Treść notatki skopiowałem do notatnika. Okej, okay, bardzo fajnie. Sterownik drzwi. Otwarte. Wprowadź hasło. No, super. Hasło nieprawidłowe. No fajnie, fajnie, że nieprawidłowe. Ja przecież nic nie wcisnąłem, więc to kurde... A płyta? No to akurat będzie, to akurat wiadomo, że będzie działać. Co my tutaj takiego czujemy? Pornosy? Badawczej schron na Grenlandii. Schron to wybudowany w latach 70. samowystarczalny obiekt, mający służyć członkom kasty wywyższonych organizacji Archaik, wprowadzonych przez nich poszukiwaniach starodawnej wiedzy oraz w jej późniejszym zabezpieczeniu. Jako nowy członek personelu stacji wiedzieć musisz o podstawowych zasadach. Przestrzegając ich, staniesz się wartościowym pracownikiem Archaik. W schronie znajdziesz wszystko, co niezbędne do komfortowego życia, w tym kantynę, salę gimnastyczną oraz ambulatorium. Oprócz tego szereg laboratoriów chemicznych oraz biologicznych, stanowiska pracy, sprzęt wydobywczy, a także dbającą o porządek ochronę. Z wymienionych na początku korzystać możesz w czasie wolnym, jeśli zaś chodzi o te ostatnie, otrzymasz odpowiedni przydział. Z uwagi na charakter naszej pracy pamiętaj, jeśli poczujesz się źle, zacznie ci się kręcić w głowie lub z jakiegokolwiek innego powodu zaczniesz tracić nad sobą kontrolę, nie zgłaszaj się do ambulatorium. Okej. Okay. Przywiąż się porządnie do jakiegoś solidnego obiektu. Postaraj się zamknąć szczelnie wszystkie drzwi. Czekaj na przybycie odpowiednio przeszkolonego personelu. I pewnie będzie pył! W najgorszym wypadku przygotuj się do połknięcia osobistej kapsułki z cyjankiem, którą otrzymasz po zakończeniu niniejszej odprawy. Archaik nie lubi tracić swych cennych pracowników, ale może to być konieczne dla dobra operacji. Jesteśmy pewni, że nasza współpraca ułoży się pomyślnie. Super! Świetnie, zajebiście! Zmiany haseł? O, okej. Okay. O, fajnie, fajnie, fajnie. Mamy tutaj hasło, więc teraz możemy otworzyć tamte jakieś drzwi, nie wiem jakie. Powyższe informacje, dobra. Więc tak, sterownik drzwi, jakie to są? 236. 236, zmiany haseł, 236. 1167, a jeszcze tam był, jeszcze tam było wprowadzenie. Wprowadzenie, dobra, możecie sobie to przeczytać oczywiście. Co babka mówiła. Dobra, 1136, 1... Przecież ja to tu muszę wpisać, Jezus Maria, co za debil ze mnie. Jeszcze sobie przypomnę. 1167, ahaha, 1167, drzwi otwarte. Dobra, mogę wziąć płytę? A nie, ale mogę zapisać, wolę zapisać. 1167, nie, na pewno tutaj nie będzie żadnej informacji o tym, ale możecie oczywiście tutaj sobie okej. Skopiowałem teksty, okej, dobra, notatki, chronologia, czyli tutaj mamy. No to też możecie sobie oczywiście przeczytać, tak? Są jakieś takie ciekawostki, nieciekawostki. O, jeszcze tutaj są te, może to będzie jakieś gówno, nic naprawdę nic tu nie znajdziesz. Nawet antybiotyków, kurde. Twoja pierdzielona mać. Pokryte grubą warstwą tłuszczu, efekt wielu lat użytkowania. Albo efekt paru miesięcy pracowania w jakiejś tam restauracji bardzo znanej. Dobra. Chyba, nie wiem. Bo tu są, tu jeszcze są jakieś drzwi, ale to są chyba drzwi, które właśnie otworzyliśmy my. Dobra, zaraz. Tutaj są drzwi, no to... O, flara, której nigdy pewnie nie użyję, ale okej, spokojnie. Może użyję... Nie, ja wolę sobie tutaj pójść, bo kurde... Zacięły się, no super! I na 100% będziemy musieli tam zejść na dół, tak? Zajebi... O fuj, oszczany... ja się tu wolę, ja tutaj w ogóle, kurde, wolę się... Nie... No świetnie, no zajebiście, no musieliście mnie w to teraz pchać? Jezu! Fuj, jakieś szczochy...
Nie, ja tu nie chcę być. Teraz, tu, te... O, fuj, tam był ten, ślimak. Ślimak, kanały wydawały się jedyną drogą na zewnątrz, ale tak naprawdę nie chodziło już mi o to, nie chodziło mi już o to, by się stąd wydostać. Mój ojciec na coś natrafił i musiałem się dowiedzieć, co to było. W przeciwnym razie wszystko byłoby na nic. I się zawaliło, tak, tak, standardowo. Łe, fuj! Mam nadzieję, że w tej części będziemy mieć też jakąś... Porąbało was. Ja słyszę Robala. Och, on chyba przyjdzie z tej strony. I będzie mnie gonić, tak? Robal będzie mnie gonić teraz. No kurde, mam nadzieję, że nie. Oh, what the fuck is this? Mam nadzieję, że nie. Tam jest woda, ale... Jezu! Okej, okay. Co jest? Teleport? Kurde. Tak jestem strasznie nahypowany teraz na tę grę, że normalnie... Wow, okej, okay. Przeteleportowaliśmy się na sam początek gry. Znam to miejsce, już tu byłem. No chyba, no, chyba cię porąbało, że nie byłeś, tak? No dobra, byliśmy tu oczywiście. Obrazek przedstawiający to pomieszczenie z blisko 100% dokładnością. Są jednak różnice. Ale jakie różnice, że o co chodzi? Nie wiem. Dobra, poduszka. To jakieś gówno na pewno będzie w środku. Czekajcie. Wcześniej. Czyli to jest. Tak, tak, pamiętam to pomieszczenie. Nie da się otworzyć. Co jest? Okej? Okay? Mogę to tutaj przenieść. Dobre. Mapa. Whiskey. Zaraz. Patrzcie, czekajcie. No wypierdzielaj mi z tym pierdzielonym, śmierdzącym krzesłem. Patrzcie na to. Tutaj mamy beczkę, tutaj mamy jedną beczkę, tutaj mamy dwie beczki, tutaj mamy skrzynkę pod stołem, dałem stół pod skrzynkę, znaczy... Skrzynkę pod stół. I... Tu jeszcze czegoś brakuje. Patrzcie, jest puszka. No dobra. Coś słyszałem, jakiś bas. Mam nadzieję, że teraz nie będzie mnie gonić ten robal pierdzielony, bo to mi się nie za bardzo spodoba. Bierzemy beczkę. I to na pewno o to chodzi. O kurde. Nie chciałem. Nie ma porządku bez chaosu. Pierdzielony Steam musiał mi zminimalizować grę. Pierdzielony Steam musiał mi zminimalizować grę. Kurde, jego pierdzielona mać. Nie wiem, zmieniło się. Wkurzyłem się na tego pierdzielonego Steam. Co jest? Jezu! Okej, Boże! Kurde, ja da... What? What the fuck? Okej. Okay. Co, chcesz pomacać? Masz. Jezu, co to jest? Ofiara, ta? Piesek! Tysek, Andrzej! Jezus, co to było? Andrzejku, żyjesz? Żyjesz? Daj buzi. Ojeju. O, wiaderko, schowamy to. Dawaj, chowaj się. Dawaj. Fuck. No co ja mam tu zrobić, no? Nie wiem, no jedyną opcją jest coś takiego, ale to jest głupie. Chociaż no po coś te ręce by były, tak? Jezus! Okej. Okay. Nie! Big Vagina mnie... Jezus Maria! No nie. Wolę wejść tu, wolę wejść tu. No właśnie. Kurde. Fuj! Ja pierdzielę, no. Co się tu dzieje w ogóle? Jakieś schizy mamy. To na pewno się trzeba odkręcić. Zablokowany, ta? Cześć! High five! Wow, okej? Okay? Co to kurde jest? What the fuck? What the f...
Okej. Ale jak ja mam się stąd wydostać? To jedyne wyjście. Siema. Zaraz. Czy ja mam te ręce podnieść w dobrej kolejności? Chyba na to wygląda, wiecie? Chyba tak. Dobra, czyli tak, to... I to? A, teraz nie opadają, no właśnie, więc teraz będzie to, żeby nie było, że tam blisko są. A, jednak, no kurde. Dobra, czyli to dajemy, no kurde, nie to. To da... no, dawaj! To dajemy. To dajemy. Ta rączkę. I rąsia. Okej, teraz otwieramy. Ciepło tu, no w sumie się nie dziwię. Dobra, teraz kolejne... nie? Okej, jakieś książki. Pętla. Książki. Red! Co, teraz mamy coś z Redem związane, tak? Pamiętacie Reda? Red to był ten z pierwszej części gościu, który nas prowadził. Co za gówno? Co to za gówno tutaj mi przyniosłeś? Co to za gówno? Oczywiście zablokowane. Chyba już wiem, o co chodzi, wiecie? Chyba trzeba te beczki dać do czegoś takiego. Bo tutaj jest ogólnie tylko... Tutaj są ogólnie chyba trzy, tylko trzy. Te fioletowe czy tam niebieskie. Tutaj widzę jeszcze jeden. O, proszę! Wow. O kurde, to jest ten stryczek, to co Red się na nim chciał wieszać. No dobra, ale chyba... zablokowane. Okej, to co ja mam teraz zrobić? Chyba to. Nie? A tu jeszcze coś jest? A nie! Dobra, już wiem, o co chodzi. Dobra, dobrze, dobrze, dobrze. O proszę! Okej. Nie, ja słyszę tego robala, on mnie zaraz zacznie gonić, tak? Nie podoba mi się to za bardzo. Jakieś czerwone gówno tutaj, ja pierdzielę. Oh my god, oh my god. Co my tu mamy? What the f... To Red, tak mi przykro, lepiej ci teraz? Ho, ho, liście, ty... O ja pierdzielę, tak, teraz mamy schizę, bo zabiliśmy Reda, tak? Jezus! Fuj! Okej, okay, nie. Ja słyszę tego pierdzielonego. Tu widzę, że właśnie się coś... Nie wiem. Wow, okej, okay. Coś tu jest, jakaś... Chyba to musimy w... Dobra, dobra, czekaj. Oddychaj i jeszcze raz. Teraz, szybko, bierzemy to. Nie opadaj na gór, na dół. Dobra, lecimy. Gospodarzu. Otwarte. Jezu, no chyba was popierdzieliło. Dobra, teraz jakaś taka troszeczkę bardziej zręcznościowa, tak? Okej, no Jezus Maria, no to akurat... Jezu, co jest? Okej, to akurat nie będzie jakieś takie... Co? Coś się tam chce do mnie dostać, czy co? Co jest? Bo was... No chyba was popierdzieliło? Bo was popy... O kurde, Jezus Maria, nie! Ja chyba wiem co to. A! Fuck. Pokięć się. Jezus. O! Kurde. Nie. O Boże. O kurde. O, robaczek. Jezus. Ja wiem co to mnie goni. Ja chyba wiem co to mnie goni. Fuck. To kurde. O się to motherfucker. O, fuck. Kurde, gunda. Dawaj, biegnij. Oh my god. O Jezus. Nie. No nie, ja pierdzielę, jaka schiza. Kurde. Nie słyszę, jestem głuchy, wiesz? Koszmar
No dobra, więc to by było tyle na ten odcinek. Troszeczkę schiza była i na pewno to był ten robaczek. Wy możecie potwierdzić. Ja nie wiem w sumie, ale no z tego co słyszałem, to te odgłosy wydawał ten robaczek z poprzedniej części, prawda? Więc no prawdopodobnie jakbym nie zdążył tam przeskoczyć, czy te... No właśnie, przeskoczyć, no to na pewno by nas zjadł, zgwałcił i takie różne rzeczy, więc mam nadzieję, że wam się podobało, dajcie łapkę w górę, subskrybujcie, no i na razie. Hej, nie zapomnij o zasubskrybowaniu mojego kanału, dołącz do grupy na Facebooku, a jeśli chcesz kupić fajną koszulkę lub gadżet, to zapraszam do sklepu Siema Ludzie, obejrzyj też moje inne materiały, na razie.